Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a to jest już niestety ostatni odcinek z gry Wintersport 2009 na moim kanale. Słuchajcie, no, stety czy niestety, ale ostatni, słuchajcie, dla niektórych może być to fajnie, no bo tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, na kanał powróci Wiedźmin 3, więc ci, co wolą gry typu Wiedźmin 3, typu Far Cry, no to dla nich to będzie lepiej. A dla niektórych gorzej, słuchajcie, bo już stwierdziłem, że tej gry już więcej nie nagram, tylko 6 odcinków. Na razie taką sobie zrobiliśmy olimpiadę, wszystkie dyscypliny wam pokazałem. Tak samo było w Tokio, słuchajcie, a my już dzisiaj przechodzimy do biatlonu i do łyżwiarstwa szybkiego, figurowego, przepraszam. Dzisiaj sobie zagramy pierwsze w biatlon, myślę. Jest to połączenie oczywiście biegów na strzelanie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, zobacz, 5 minut za okrągleniu, więc troszkę nam zejdzie ta konkurencja, ale myślę, że nie na długo, bo tutaj nie będę nic przeciągał. Tu, one. Aha, i myszką steruję, dobra. Myślę, że tutaj takiego wysokiego poziomu nie będzie, zobaczę, jak to ładnie wygląda, no. Być może najlepsza dyscyplina ze wszystkich, bo mamy tor, mamy wszystko. Więc no, powiem wam, że być może najlepsza. I co jeszcze wam miałam mówić? No, jedni co mogą powiedzieć, że po co nagrywam taką grę dosyć starszą, jak jest nowsza gra Steep, która no, ma lepszą grafikę, jest od Ubisoftu itd. Ale no, stwierdziłem, że w tym roku nagram tą grę, a za rok będzie już na pewno Steep. Będzie Steep na pewno. Oczywiście nie, że tak cały, tylko dodatek Road to the Olympic, czyli z olimpiadą. Dobra, słuchajcie, strzelanie, więc trzeba się skupić. Zobaczcie, wszystkie perfect tam pisało. Dobra, tu już też jeden wstaje, widzę, trzeba gonić. Hop, Polska raczej nie jest dobra w biatlon teraz. Chociażby zobaczę, jaka fajna trasa. Też są oczywiście podjazdy, zjazdy. Zobaczcie, tutaj z boku macie pokazane, jak ta trasa wygląda, gdzie są inni zawodnicy. Troszkę nadgonimy. Teraz można D nacisnąć, no i zjechać. Tak sobie tak właśnie uczyniłem. O, zobacz, tutaj jest publiczność. I tu już jadę. O, zobacz, a tutaj już jakiś las. Dwa okrążenia są, czyli dwa strzelania. Gra działa bezproblemowo na Windowsie 10. Ja posiadam Windows 10, słuchajcie, posiadam. I tutaj, jak widać, na dziesiątce gra z 2008 czy 2009 roku działa bez najmniejszego problemu. Więc no, jak ktoś chce sobie zagrać ma Windowsa 10, nie musi się bać wcale, że mu nie będzie działać. Co do Windowsa 11, to nie mam zielonego pojęcia, czy tego typu gry, takie starsze gry, działają tam, czy tam by na przykład Underground 2 by poszedł, czy też nie. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy tam tego typu gry by działały, jak Underground 2, 1 nawet, GTA San Andreas. Gry po prostu starszej daty. Oh no. Ciekawe, co się stanie, jak nie strzeliłem. Czy kara czasowa? Ciekawe jest to, jak będzie wyglądać łyżwiarstwo figurowe, niestety nasza ostatnia konkurencja. No i w ten sposób wam pokazałem wszystkie tutaj konkurencje w tej grze, które są. Dzisiaj jest sobota, więc w niedzielę, czyli jutro, The Ski Jump 4.
A od poniedziałku Wiedźmin 3, słuchajcie, na kanał wlatuje, więc no. Mam nadzieję, że wam się spodoba Wiedźmin 3. Zobaczcie, są zmęczeni, super, dojechaliśmy. Trasa bardzo fajna, zobaczcie. Trzecie miejsce przez to, że ta kara, zobaczcie, bo tutaj jest doliczane 5 sekund, no ale myślę, że dobrze, bo jest medal, zobaczcie. Jeszcze w żadnej dyscyplinie nie było czwartego miejsca, o czwartego w dół, wszędzie był zawsze jakiś medal, zobaczcie. Jacy jesteśmy dobrzy sporty zimowe, więc już bez przedłużania przechodzimy do ostatniej konkurencji, jakim jest łyżwiarstwo szybkie, słuchajcie. Start. I przechodzimy, moi drodzy. Zobaczymy, o co tutaj będzie chodzić. Podejrzewam, że jakieś przyciski będzie trzeba cisnąć. No, dużo takich gier olimpijskich, bo jest Vancouver, Wintersport 2012. Wintersport 2012 posiadam, więc mam... Słuchajcie, co nagrywać, to za rok będzie Steep, za dwa być może Wintersport 2012. Zobaczymy, co będzie, słuchajcie. Next challenge. Dobra. Nie mam pojęcia, jak w to grać. Aha. Nie to. Ja nie patrzę na nią, a patrzę na to, co ja mam cisnąć. Zobaczcie, nie jest to wcale łatwe. No to trzeba idealnie celować, zobaczcie, no. Zobaczcie, no. Gdzieś niby prześcisnę to, co jest. Zobaczcie, tutaj nie ustała. Za dużo tego. Nic tu nie widzę, co mam cisnąć. Jeszcze będzie tańczyć, czy co? Bo nie wiem, chyba już nie. O, zobaczcie, trzecie miejsce. Super. No i tymczasem kończymy, moi drodzy, całą serię na kanale. Mam nadzieję, że wam się cała seria podobała. Seria składała się z 6 odcinków. Gra mi się bardzo podobała. Być może w dalekiej przyszłości do tej gry, słuchajcie, powrócimy, bo gra jako taka, no, bardzo fajnie się prezentuje, no, a tymczasem musimy, słuchajcie, zakończyć tą grę. Więc co, moi drodzy, przypominam wam o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczkiem oraz łapki w górę, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Więc co, moi drodzy, mówię, na razie, do zobaczenia, trzymajcie się, bye!